Siemanko, zanim zaczniemy, przypominam o drugiej discordowej bitwie freestyle'owej o internet, której faza finałowa u mnie na live już w najbliższą sobotę o 20:30. Jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił w tej niełatwej sztuce, to jest już ostatni dzwonek, żeby się zapisać, a zrobić to można na Discordzie Faza, do którego link zostawię wam w opisie. To lecimy z odcinkiem. A dzisiaj, choć z lekkim opóźnieniem, chciałbym zrobić ukłon w stronę gościa, który jakoś w październiku tamtego roku, bez żadnego kontaktu, bez żadnej prośby z mojej strony, bez żadnego interesu przede wszystkim, zrobił ten ukłon w moją stronę. Mianowicie chodzi o pana Przyła. Tak czy srak, pewnego dnia we wspomnianym październiku zaczęło spływać do mnie na Instagramie masę wiadomości, że Przył wspomniał o moim kanale na swoim facebookowym fanpage'u. Jak się później okazało, nawet mnie oznaczył, ale prawie nie korzystam z Facebooka, więc nie odnotowałem. W każdym razie wiecie, ja nowy w rapsach, więc nie znam artystów. Dopiero później się okazało, że w zasadzie to im mniej znany, tym lepszy. No to pytam... Kto? Kurwa, prawie mnie zjedli. Nie no chłopie, zajebisty artysta, powinieneś poświęcić mu odcinek. No to wbijam w tego linka, przeczytałem posta i jak już otarłem łzy wzruszenia, to nawet skomentowałem i faktycznie postanowiłem, że oczywiście należy mu się przynajmniej takie odcinkowe podziękowanie za bezinteresowne dobre słowo. No ale ostatecznie, jak możecie zauważyć, minęło dobre pół roku, a ja dalej się z tego nie wywiązałem, więc czas najwyższy, żeby w końcu się zebrać. Wybór numeru nie był trudny, bo praktycznie każda propozycja odsłuchania jakiegoś kawałka tego artysty stawiała na numer Przyjaciele czekają w domu, zatem właśnie jemu się dzisiaj przyjrzymy, czy przysłuchamy. Ale najpierw tradycyjnie na szybko kilka faktów o naszym dzisiejszym gościu. Przyłu, właściwie Bartek Przyłucki, polski raper urodzony w 1999 roku w Zalesiu Górnym, członek Quequality. Jego single Usta oraz Jazz uzyskały status kolejno złotej i platynowej płyty. Natomiast jego solowy album Juniper znalazł się na 5. miejscu listy sprzedażowej Olis. No dobrze moi drodzy, to co? Lecimy z tematem. Gościu, nie zawiedź mnie, bo bardzo bym chciał oprócz podziękowania za propsa móc jeszcze oddać swojego. Zatem przyjaciele czekają w domu. Zapraszam. Nigdy nie chciałem was zranić o mały włos. Prawie się przekonałem, co znaczy cios. Taki śmiertelny, co nie daje oddechu wziąć. Chyba pojebały mi się w głowie. Przyłu miał jakąś taką sytuację, że otarł się o śmierć? Bo trochę tak to zabrzmiało. Niepokojąco. Śmiertelny, co nie daje oddechu wziąć. Chyba pojebały mi się w głowie lata, bo chciałem usłyszeć, kiedy powie do mnie tata, a przed chwilą to samemu miałem się za mało lata, co nie potrafi obronić się, kiedy szykują atak. Co nie może nie napić się, kiedy przychodzi strata, bo kurwa on nie wróci i się pogódź z tym do chuja. Dosłownie przed chwilą tam uczyliśmy się latać, słońce nam topiło woski, wyrywało pióra. Przyjdzie matura i powiedzą ci, że teraz jest pora. Dobra, żeby... czekaj, bo wydaje mi się, że wkraczamy w nowy wątek, a... jeszcze wart omówienia jest ten z tatą, bo kiedy pada ten wers, że pojebały mi się lata, chciałem usłyszeć, kiedy powie do mnie tata, a sam jeszcze byłem gówniakiem, no to w sposób oczywisty pierwsza myśl kierowała się ku temu, że Przył mówi o własnym potomstwie i być może tak jest, ale kiedy chwilę później mówi o... piciu z powodu straty i pogodzeniu się z tym, że on nie wróci, to równie dobrze można by uznać, że chciałem usłyszeć, kiedy powie do mnie tata, to chodzi o to, że Przył czekał, aż jego tata coś do niego powie, bo dalej nie pogodził się z jego stratą. A może też być jedno i drugie, czyli w sensie i strata taty, i spodziewanie się własnego dziecka. Nie wiem, czy tak to miało być, czy dobrze rozumiem, no... Nie chcę zranić niczyich uczuć, po prostu tak to rozkminiam. I ten kolejny wers, nawiązujący oczywiście do Dedala i Ikara, też myślałem, że jest doklejony do tego wcześniejszego fragmentu, ale jeszcze kolejny, że zaraz przyjdzie matura, czyli w połączeniu z tym
dedalowo-ikarowym, że dopiero co uczyliśmy się latać, a zaraz przyjdzie matura, sugerowałby raczej wspomniane rozpoczęcie nowego wątku, prawdopodobnie traktującego o wkraczaniu w dorosłość. Ale tak myślę, że może zamiast domniemywać, o czym teraz będzie, to po prostu włączę play. Co wy na to? To dobry pomysł. Co nam to piło woski, wyrywało pióra. Przyjdzie matura i powiedzą ci, że teraz jest pora, żeby dojrzewać, iść na studia, żeby zdobyć doktorat i pracę. Jeśli życie to papiery i szmal, to weź ogień z tego krążka i je kurwa spal. Miałem w życiu przejebane już dawno, a to od nas zależy, czy przejdziemy to bagno. W tylu polskich domach jest patola i hardcore, dlatego dziękuję w ukłonach samotnym matkom i dzieciakom, które mimo to się dzielą empatią ze słabym człowiekiem, który też nie ma łatwo. Demony każdemu z rana siedzą pod klatką i piją czystą wódkę z pierdolą gracją. Dlatego podziel się kolacją z bezdomnym. Zobaczysz, jak wiele w życiu daje czyjś uśmiech. A nie wiesz tego, może właśnie on nie ma formy i też niesie na barach kawał swojej historii, by być dumnym, nawet kiedy nadrzuca na chodnik los. Żeby wstawać, trzeba nie lada ducha, a my ciągle zremy się obrednie czy coś. Wciąż tylko mówimy, ale nie chcemy słuchać. Na świecie serio jest już za dużo zła. Poważnie dokładamy jeszcze do ognia drwa. Myślisz, że tak gadam sobie zda. Obiegła mnie wszechogarniająca gęsia skórka. I to w dodatku taka dwuźródłowa, wywołana zarówno przez wypływający z utworu ładunek emocjonalny, jak i na treść go niosącą. Ale mam drobne ale, bo zawsze muszę. O ile cały fragment bardzo mi siadł, to z wersami, które nas do niego wprowadzają, muszę się stanowczo nie zgodzić. W sensie, że pora na studia, doktorat i pracę, więc jak życie to papiery i szmal, to jest pal. Ogniem z krążka. No mordo, nie kumam trochę. Wykształcenie i praca to coś złego? To, że ktoś dąży do bycia wykształconym i zarobionym, to imo na plus w chuj. I to wcale nie znaczy, że życie na tym polega, bo tak nie jest. Ale te rzeczy je znacznie ułatwiają, nie? Przynajmniej zazwyczaj, no bo wiadomo, że są przypadki bycia kompletnym kretynem i nie zhańbienia się pracą ani jeden dzień w swoim życiu, a i tak wiedzenie bajkowego, kolorowego życia, przynajmniej na Instagramie. Ale co do zasady, to ja również jestem zdania, że jednak należy się i o te papiery w sensie wykształcenie i o ten szmal w sensie pracę jednak w miarę możliwości zatroszczyć. No ale idąc dalej, po tych wersach przyłóż zdaje się w pewnym sensie pękać, bo do tej pory przekazywał nam to, co ma nam do przekazania w pewien sposób na chłodno. Przynajmniej wokalnie na chłodno, bo mimika ewidentnie wskazuje, że już od początku się w nim gotuje i nagle zaczyna wrzeć i wybucha. I przyłu wtedy wyżeguje nam to, co tam w nim siedzi i co go boli, ale co dla mnie jest najważniejsze, nie idzie w tę stronę, że tylko on miał ciężko i w ogóle to jest kozakiem, bo nic nie miał, a teraz jest królem życia. To znaczy, on wspomina, że miał przejebane, ale się pozbierał, tylko że nie w tym kontekście. On to robi w kontekście próby zmotywowania nas, nie tylko do wzięcia się w garść, ale także, a może właśnie przede wszystkim, w kontekście nakłonienia nas do dostrzeżenia człowieka w człowieku, nie oceniania go z góry, okazania mu serca i wsparcia. I przy okazji szczególnie dziękuję tym, którzy mimo własnych problemów nie zamykają się na problemy innych. I to wszystko jeszcze ładnie podsumowuje jednym, wydaje się, naszych głównych problemów, czyli że nie potrafimy słuchać i często, dorzucając jeszcze do tego i tak już płonącego gówna, potrafimy chować w sobie urazę do drugiego za jakieś totalne pierdoły. I ty chowasz tą urazę do kogoś, bo kiedyś ci nie dał kurwa gryza hot doga, a potem on umrze i masz przejebane. Świetna zwrota. Trafia do mnie, naprawdę. Sorry, że tyle gadałem w ogóle, ale ufam, że potraficie słuchać. Już za dużo zła, poważnie dokładamy jeszcze do ognia drwa. Myślisz, że tak gadam sobie z dala od prawdy?
Nie myślę tak. Przejdź z biura anomalii i nie zrozum źle. Sam nie jestem święty, się uczę, ale wierzę, że w cenie jest wiara, miłość i kluczem do tego, żeby brat był bratem, a nie hieną dla hien. Musimy się obudzić, bo to koszmar, nie sen. To co zrobiłem do tej pory, to na miastka i mam wiarę i twoje dobrze, że miał kto pozbierać mnie. Moja miłość jest w sercu. Pańcy my gest, sera, sera. Nie będzie lepszego momentu niż ten teraz. Pańcy my gest, sera, sera. Nie będzie lepszego. Tańczymy kesera, sera. To będzie, to będzie. No. Moja miłość jest w sercu. Nie będzie lepszego momentu niż ten teraz. Chcę powiedzieć ci, jak bardzo cię kocham w pięknych słowach, ale to gówno jest tak pojebane, że po prostu nie wiem, jak mam się zachować. No, przepiękne słowa. Kocham cię tak, że ja pierdolę kurwa i chuj. Ale to gówno jest tak pojebane, że po prostu nie wiem, jak mam się zachować. Po prostu nie wiem, jak mam nie przeklinać. Po prostu nie, to jest moja obsesja. Bo ty i ja to od dawna rodzina. I będę przy tobie, kiedy urodzisz mi dziecko, jeśli ono będzie takie jak okej. Ty. Okej, czyli z tym powiedzeniem tata jednak najwyraźniej chodziło o spodziewanie się dziecka. A przynajmniej na pewno też o to, bo to w dalszym ciągu nie wyklucza mojej teorii o tacie Bartka. Dawna rodzina i będę przy tobie, kiedy urodzisz mi dziecko. Jeśli ono będzie takie jak ty, to ja nie wiem. Jeśli w tej dobrej części takie jak ja, to będzie to najcudowniejszy krasnal, jakiego do tej pory widział świat. I ze mną nie będzie się bać, a mam w sobie tyle Trochę dziwnie. Jeżeli takie jak ty, to ja nie wiem. Jeżeli takie jak ja, czy jak ta dobra część mnie, to zajebiste. No myślę, że chodzi o to, że jak miałoby być takie jak ona, no to cudownie, bo z bomby będzie super, a jak ma być takie jak on i to z tej jego lepszej strony, no to już dopiero będzie dokurwione. I wiadomo, też bym wolał małego mnie niż małą kopię mojej żony albo dwie. A tak na poważnie to on to ja nie wiem, mówi z taką ekspresją, która jak dla mnie absolutnie wyklucza, że mógłby mieć cokolwiek złego na myśli. Ale muszę dodać, że jakbym chciał się upierać przy swojej poprzedniej odklejce, to bym się doszukiwał. W sensie, że to jak będzie takie jak ty, to ja nie wiem, to wcale nie jest kierowane wyłącznie do przyszłej mamy tego dzidziusia. Dobra. Krasna, jakiego do tej pory widział świat. I ze mną nie będzie się bać. A mam w sobie tyle ran, tyle zła. Ile demony chciały ściągać mnie na dół. Oddałem ci serce na dłoni nareszcie, by stać się facetem, który sprosta wyzwaniu. Przyjaciel nie ma szczęścia, miłości ma w kartach. Drugi szuka szczęścia, ale kurwa na saksach. Jego szczęście czeka w domu, mają nie farta. Bo szczęście wychowuje drugie mniejsze bez tatka. Do czego popycha uczucie, to głowa mała. Jesteśmy dla wszystkich albo z dala. Euforia albo drama, jak coś się poukłada. Okej, bo ja chciałem najpierw postawić takie pytanie, czy zasadne jest przypierdalanie się do tego ziomka, że wyjechał za robotą, w sensie na te saksy, no przecież on to ostatecznie robi dla nich, ale teraz już jest jasne, że szuka tam szczęścia, czy znalazł tam szczęście, podczas gdy jego dotychczasowe szczęścia duże i małe czekają w domu i się chyba nie doczekają. Czyli po prostu znalazł sobie kogoś tam gdzieś i popchnęło go do tego uczucie, tak jak wcześniej popchnęło go w ramiona poprzedniej partnerki. No cóż, zapewnił sobie i nowej partnerce albo partnerowi euforię, o której mówi Przyłu, a swojej dotychczasowej partnerce i ich dziecku dramat. No szajs. Jesteśmy dla wszystkich albo z dala. Euforia albo drama. Jak coś się poukłada, to na chwilę albo zaraz. Więc ludzie zamiast zarazy wolą przygody do rana. Bo tak bezpieczniej, bo tak wygodniej. Zranieni ludzie przez własne fobie. Jutro powiem, że ten świat nie ma sensu. Chociaż chciałem powiedzieć ci, że kocham się w tobie. Bez protestów, prospektów, perspektyw i planów. Bez kompleksów, komercji, kłótni i kamuflażu. Bez wydziwiania i wojen, bez węży. Teraz się uśmiechnij, bo miłość zwycięży. Yeah. To co zrobiłem do tej pory, to na miastka i mam wiarę i w twoje
przecierpiałem. Lub zrozumiał, kto pozbierać mnie. Moja miłość jest w sercu. Kończymy gest, sera. Nie będzie lepszego momentu niż ten teraz. Do podsumowania tego numeru idealnie pasuje mi krótkie, klasyczne. Ale to było dobre! Naprawdę świetny kawałek i aż mi trochę głupio, że tyle się za niego zabierałem. Ale cieszę się, że ostatecznie ogarnąłem. A jeszcze bardziej z tego, że w końcu mogę oddać Bartkowi propsa od siebie dla niego. A skoro już przy tym propsie jesteśmy, to jak dla mnie przede wszystkim taka... życiowa mądrość bijąca od młodego chłopaka po przejściach, których on z kolei chce zaoszczędzić swojemu dziecku, wyrażona w sposób niesłychanie szczery, otwarty, odważny i z emocją zawartą zarówno w tekście, w sposobie jego podania, jak i w tej niewerbalnej ekspresji. Klimatyczny, taki wolniejszy, ale miejscami, kiedy trzeba, przyspieszający beat. Klip też spoko. No jak dla mnie tutaj wszystko jest po prostu na swoim miejscu. No i oczywiście sama treść, wspaniała treść, w której Przyłu przyznaje, że swoje przeszedł, że nie jest święty, ale jednocześnie ma tę bardzo ważną świadomość tego, że ostatecznie to od nas zależy, czy przejdziemy przez to bagno. Przypomina nam, że każdy niesie swój krzyż i bardzo często my widzimy czyjś upadek, ale nie mamy zielonego pojęcia, pod jakim ciężarem ten upadek nastąpił. I prosi, żebyśmy nie oceniali, tylko... podali dłoń i wtedy przekonamy się, jak bardzo nas, w sensie ludzi, uczłowiecza zwyczajne bycie życzliwym dla drugiego. No i oczywiście dla mnie w pewnym sensie kwintesencja numeru. Przył wspomina bowiem o swoich przyjaciołach. Jeden szuka szczęścia w kartach, czyli jak mniemam, dał się porwać hazardowi. Drugi obsrał się na swoją rodzinę, bo wyjebał do Niemiec na ogórki i układa sobie życie na nowo, przynajmniej dając swojemu dziecku szansę na zostanie raperem. A Przyłu tymczasem spojrzał niejako z boku na swoje życie i na te przyjaźnie i zdał sobie sprawę, że prawdziwe szczęście, prawdziwi przyjaciele czekają na niego w domu. I tylko to się liczy. I tym przyjaznym akcentem kończymy na dziś. Jeżeli ci się podobało, to daj lajka i suba. Jeżeli chciałbyś sypnąć groszem na moją działalność, to link w opisie. Podobnie jak te do mojego Instagrama i Discorda, na które serdecznie zapraszam. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.